się w pomieszczeniu pierwszego dyrektora szkoły nr 1 w Wieliczce, Mieczysława Cieślika. Salę tę tutaj, w której się znajdujemy, to on miał do własnego użytkowania. I własny pokój miał tutaj. A ze względu na to, że brakowało sal w szkole, a dyrektor wyraził sam osobiście zgodę, żeby oddać część swoich obiektów dla szkoły, sala ta została przekazana na salę szkolną. Pamiętam, że to było obiekt ten Mieczysław Cieślik przekazał do użytku szkolnego i pozostał już cały czas później jako obszar szkoły, nie mieszkania własnego. Późniejszych latach, co było zaraz, to już nie pamiętam tutaj, ale późniejszych latach, no to już pamiętam, to było ognisko przedszkolne. Dzieci, które przychodziły do szkoły, to tutaj miały zajęcia w tej sali. No i widzę, że z tego, że tej widali pozostało to samo mogło przed sobą. Tak. Przed sobą mam księgę pamiątkową szkoły nr 1 w Wieliczce, która nosiła nazwę Zbiorczej Szkoły Gminnej imienia Kazimierza Wielkiego. To są lata 1974-1975 i późniejsze jeszcze lata. Dobra, to jest to mamy w tej. To jest budynek tutaj szkoły gminnej, 1914, tylko późniejsze lata budynek. Ponieważ widzę tu pomorzew, jak rozpoznaję, które były sadzone już przez młodzież naszej szkoły, przyniesione z jednego pobytu w Grajowie, w Leśniczówce, tam gdzieś dostaliśmy drzewa, sadziliśmy naokoło szkoły. Te drzewa były sadzone i między innymi te modrzewie były w ten czas przyniesione i sadzone tutaj koło szkoły. Oczywiście na górze znajduje się herb szkoły. Pozostaje cały czas szkołą numer 1 pod innymi nazwami. A tu mamy wypisane nauczycieli, którzy uczyli poszczególnych przedmiotów. Zbiorcza szkoła w Wieliczce. Członkami w roku szkolnym 74-75 były następujące osoby. Tak. Pracownicy pedagogiczni, język polski, magister Stanisława Szydłak, pełniąca funkcję. A czy wtedy jeszcze uczył pan Cieślik? Już nie. Nie. Za Topornickiego Szydłakowa. Ale on czy... Za Topornickiego, za Cieślika. Zastępcą dyrektora była Kurczebowa Ewelina i Juszkiewiczowa Hania. A Cieślik z jakiego przedmiotu był? Cieślik, jeżeli chodzi o szkołę, numer jeden, to uczył na pewno matematyki. Tak. Natomiast wcześniej, kiedy istniała tu na Zadorach jeszcze szkoła TPD, 11-latka z czasów wczesnopowojennych, to w ten czas pamiętam, że Cieślik uczył tam rosyjskiego. Dobra. Ale w międzyczasie chyba, przypominam sobie, że chyba w którejś klasie rosyjskiego też chyba miał Cieślik, ale na 100% matematykę miał Cieślik. To mam, dobra, start. W okresie, kiedy dyrektorem szkoły numer 1 był Cieślik, to zastępcą była Juszkiewicz Anna, a później po niej Kurczeba Ewelina, bądź odwrotnie, już nie pamiętam dokładnie kolejności, Kurczeba Ewelina. To były dwie osoby, które pełniły zastępcę dyrektora Cieślika. Drugie zastępstwo pełniła Halastra. Anna Halastra. W roku 1974 na 75 w Zbiorczej Szkole Gminnej w Wieliczce pracownikami pedagogicznymi byli i magister Stanisława Szydła, która pełniła funkcję zastępcy dyrektora, to była polonistka, uczyła języka polskiego, oraz magister Anna Halastra. I poza tym Irena Toporycka, była Lisowska, Barantusia, Basia Panoś. Historię uczyła Teresa Chomik, Władysław Leśniak. Miał wychowanie obywatelskie, matematyki Maria Gawor. Też była zastępcą dyrektora, bardzo krótki okres czasu. Janeczek, Malinowska, Radziemińska, Pałka. Język rosyjski Zosia Wałek-Jadzia-Ochońska, fizyka, chemia, Dec, Jadwiga Basia, biologii Teresa Lisak, Halina Dębowska, geografii Teresa Bołos, Alina Wcisło, Wanda Jastrzębska, Nagrodzki, wychowanie muzyczne Anna Sykta-Gastow, wychowanie fizyczne
Edward Prydel, Renata Majewska, nie pamiętam. Zajęcia praktyczne Jadwiga Tańcula, Julia Krzyszkowska, Genowefa Standa, pracownia biologiczna, pracownia, przepraszam, biblioteczna Anna Markowska, Maria Jochymek, później przeszła do biblioteki, pracownie pedagogiczne Świetlice Olga Darasz, Gizowa, Jadwiga Bogucka, pracownicy pedagogiczni punktów filialnych, to była Anna Adam, tak? Pawlikowice Stanisława Mady, Pawlikowice Stanisław Piątka, Śledziowica Teresa Buchta, Wanda Jarzyna, Leonora Kasprzycka, w Sułkowie Ignacy Szybowski. Pracownicy administracyjni to Emilia Seweryn, sekretarka, Grażyna Szypuła, główna księgowa, Irena Stopka, referent finansowy, Danuta Hamulewicz, sekretarka, Zofia Kotyuk, intendentka. Zachorągwicy i facet uczył werblowania dzieciaków. Tak? Ze straży pracował, Stachura, czy jakieś takie jakieś nazwisko? A jest jakieś nazwisko było. Chór śpiewa stare pieśni patriotyczne. Tu jest gastołówna, dyryguje jeszcze. A tu część grona nauczycielskiego z przodu, tak. Widzę, że siedzi. Tak. Na to odbywa się na sali, na korytarzu głównym. Dali portreta. Tak, no. W dniach od 23 do 30 listopada młodzież klas 7A brała udział w eksperymentalnym zajęciach dydaktycznych zorganizowanych przez Muzeum Dróg Krakowskich. Współpracowała ze szkołą. Przez okres tygodnia uczniowie zjeżdżali windą do muzeum i tam uczestniczyli w bardzo ciekawych lekcjach z geografii, historii, kultury, sztuki, biologii. Eksperyment był bardzo udany. Prelegenci na wysokim poziomie, wykorzystano bardzo bogate środki dydaktyczne. Filmy przekazali młodzieży maksimum wiadomości z dziedzin nauki. Na zakończenie organizowani uczestnicy Andrzejki podziemnej kawiarni. Gości przyjęto chlebem i solą. Była też w drugiej części herbata, pączki, lanie. Start. 1 grudnia 1974 roku odbyła się obietnica zuchowa. Druh Blum Andrzej współpracował z wychowawcami. I zuchy ubrane odświętnie w strój praktyczny zuchowy, tak jak powinien być. Zgłosiły się tutaj do przyrzeczenia, do obietnicy, bo to nie było przyrzeczenie, obietnicy i zuchowej. I każdy zuch miał czerwony, w czerwonym kolorze beretek, pamiętam, chusta, mundurek, znaczki tam były. Składały obietnicę zuchową. Pięknie te zuchy wyglądały, to się odbywało na sali gimnastycznej. Tu były wzruszone dzieci, rodzice też w obecności dzieci. I tu mamy pana dyrektora. Tak? Nie. A tu jest dyrektor, tak, dyrektor Topornicki, tak? Tu jest jako młody. I tu jest pani. A tu jest komendantka chówca Wieliczki, Teresa Wołos. Tak. Cię pokazuje, jak trzeba składać tą obietnicę. Tego 4 roku prezydent miasta Krakowa, Jerzy Pękala, stosował list do obywatela magistra Wiesława Topornickiego, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Wielicy, ulica Hanki Sawickiej. W związku z zakończeniem badań kompleksowych ruchu składam serdeczne podziękowanie na ręce obywatela dyrektora za udział harcerzy w Wielicy, a w szczególności uczniów waszej szkoły z okazji ankietowania podróżnych. Duże zaangażowanie, ofiarność uczniów i harcerzy waszej szkoły, a szczególnie obywatel Teresy Bołos, niewątpliwie przyczyni się do usprawnienia komunikacji Krakowa z miastem sąsiadującym, a także w samym mieście Krakowie. Od 14 lutego 1975 roku był w szkole organizowany festiwal pieśni, piosenki harcerskiej i rosyjskiej, i radzieckiej. Na zdjęciu tu mam przedstawione jury i gości festiwalu.
Tu jest Topornicki, pani Muzeum Pracująca, Wójcik Zbigniew, Kaniowa z Komitetu Rodzicielskiego, Andrzej Boraczyński, Teresa Chomik, Władysław Leśniak, Zuzia Sowa, Helena Szepczyk. Aniżej? Poniżej nasz zespół młodzieży naszej szkolnej z jedynki pod nazwą Kazaczok występował z tańcem kozackim tutaj. Dubisówna, Wójcikówna i też od nas gra Jegie Zaróż, nie pamiętam jego nazwiska. 27 maja 1975 roku kurator okręgu szkolnego magister Jan Nowak wręczał dyrekcji szkoły podstawowej w Bieliczce Topornickiemu uznanie za ucznia Antoniego Lupę, który zdobył w olimpiadzie jedno z czołowych miejsc. A tu mamy przekazany bilans roku szkolnego 1974-75. Jak poszczególni uczniowie naszej szkoły, to znaczy Szkoły Zbiorczej nr 1 w Bieliczce, usytuowali się w dniu 5 czerwca na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Ośmioklasistów, uczniowie klasy 1 do 7 byli obecni. Dyrektor szkoły dokonał bilansu osiągnięć. Olimpiady, konkursy i wiedza. Tak. Matematyka, pierwsze miejsce w powiecie. Dzięki uczniom Marianowi Łukasikowi i Marcie Kaszowskiej. Opiekunem była Maria Gawor. Z przedmiotu fizyka drugie i piąte miejsce w powiecie uczniowie Marian Łukasik, Antoni Lupa, opiekunką Decowa. Chemia drugie, czwarte miejsce w powiecie uczniami uczeń Antoni Lupa, Krystyna Sternal, opiekunką Decowa. Fizyka polskiego. Tak. Piąte i szóste miejsce w powiecie uczniowie Krysia Sternalówna i Antoni Madej. Opiekunką była Irena Topornicka. W historii czwarte, szóste, siódme miejsce w powiecie uczniowie Stanisław Szuro, Mariusz Szczepanowicz, Justyna Jastrzębska. Opiekunką była Teresa Chomik. I tu mamy Krysię Sternalówną, która występuje przy odebraniu dyplomu od dyrektora Topornickiego. Na prezydium siedzi Irena Janeczek. Tu mamy Antoniego Lupę, który odbiera dyplom uznania. A tu mamy Łukasika Mariana z fizyki, który odbierał. I tu przy dyrektorze Topornickim odbiera on jego tytuł. Młodzież naszej szkoły oszczędzała pieniądze. W każdej klasie istniało szkolne koło oszczędności. Składała sobie pieniądze. Za zaoszczędzone pieniądze wyjeżdżała na wycieczkę. Okupowała sobie własne rzeczy, a w nagrodę wyjeżdżała na wycieczkę bardzo często i do różnych miejsc. Między innymi Łańcut był, zagraniczne też były wycieczki organizowane. Młodzież bardzo chętnie organizowała wycieczki i składała pieniądze. A jaka była rola Komitetu Rodzicielskiego? Komitet Rodzicielski do nas jeździ przykładał. Myśmy jak jeździ, to my ze sami składali pieniądze. Wygrywaliśmy rok w roku nagrody pieniężne w banku spółdzielczym. To grube były nagrody, także klasa dostawała według ilości składanych pieniędzy, dostawała nagrodę. Z początku raz była organizowana wycieczka, którą zorganizowałam sama, to była do Łańcuta wycieczka pociągiem z Wieliczki do Łańcuta i z Łańcuta do Wieliczki przyjeżdżali do pociągu, ale ponieważ mnie to nie było. No czy nie planowałam, dzieci siedziały. Szkoła nasza prowadziła wszechstronną łączność z różnymi zespołami, kurami i innymi towarzystwami. Między innymi 16 grudnia 1975 roku był gościnny występ Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia. Działaczem i dyrygentem był Franciszek Widomski. I tu mamy przedstawiony na karty planszy. Pana Widomskiego, na pewno, to jest nim to ten. Tutaj przedstawionego Franciszka Widomskiego, prezesa chóru Lutnia, zasłużonego działacza kultury, ponieważ szkoła miała kontakt z Lutnią, wobec tego w szkole rozwinął się również chór i między innymi były adeptki sztuki śpiewu z naszej szkoły i te dziewczynki reprezentowały, oj to jest bardzo, bardzo piękny występ był, pamiętam.
po tej uczennicy poznaje. Występowała poza szkołą również ze swoimi występami choralnymi. Pięknie. Teraz. Plansza ta, na której mam przedstawioną Dymanowskie jaskinie, to przypomina mi po prostu przepiękną kopalnię soli, grotę kryształową. Nasza młodzież jeździła, kilka było wycieczek organizowanych na Słowację do Dymanowskich jaskiń. A tu w czasie zimy mamy przedstawione Tatry, jak wyglądają przepięknie, one wyglądały, te wysokie Tatry. W zimie myśmy też tam jeździli. I młodzież tam nawet była na zimowisku też. Start. W okresie, kiedy szkoła była zbiorczą, szkoła podstawowa Pawlikowica należała do szkoły numer 1 w Bielsce. Tam były klasy od 1 do 4 czy 5, ten czas młodszy był. I to jest drużyna zuchowska pani Stasi Madej, która bardzo dobre miała wyniki zawsze w konkurencji wszelakiego rodzaju tych zuchów odbywała. A w dali widzimy portret Mikołaja Kopernika. Dobra. Zorganizowana w harcerstwie nie tylko pracowała umysłowo, ale również pracowała i społecznie i fizycznie. Między innymi mają tu przedstawione drużynę zuchową, która gra w szachy w świetlicy szkolnej. Tu dyrektorka Gawor rozmawia z Gosią Wójtowiczówną, przewodniczącą Rady Szkolnej. Tu mamy przedstawioną drużynę zuchową, która gra w szachy, a chcę zwrócić uwagę, że młodzież przebrana w drużynie zuchowej nie tylko bawiła się, ale musiała pracować, aby zdobyć sobie poszczególne stopnie czy poszczególne odznaki. I te stopnie były wyznaczane tutaj na ramiennika, a odznaki były zaznaczane, przyszywane na rękawie. Tu mamy odznakę jedną, drugą. 31 grudnia 1976 roku w Radiu Polskim w telewizji był nagrany program. I tu mamy przedstawione zdjęcie z nagrywania audycji w bibliotece, w której pracowała Hania Markowska. A to jest chyba Szewczykowna, Gośka Szewczyk. Dobra. Start. Na tym rysunku mam przedstawione, na tym obrazie mam to przedstawione wszystko, rozumiem. Wszystko rozumiem, można zwyciężyć. I tu jest zdjęcie przedstawiające uroczyste podsumowanie olimpiad rejonowych. W prezydium widzimy kuratora oświaty i wychowania magistra Dymanusa. Dalej inspektor szkolny Pluta, to jest Pluta na 100%. Przedstawiciel Muzeum Żub Krakowskich, magister Piotrowicz. O, bardzo często występował z różnymi pogadankami i występami w naszej szkole. O, widzę, że czyny społeczne też były, tak? Były prowadzone czyny społeczne. W początkach Komitet Rodzicielski Szkoły w Bielsce zwrócił się do rodziców z prośbą o zainicjowanie czynów społecznych. Młodzież też wykonywała różne prace. Pamiętam, że z jedną klasą ulicy Hanki Sawickiej chodniki odczyszczaliśmy do przejścia, żeby były cała tutaj strona od strony cmentarza. Wieliczka była podzielona na rejony. Jedna część Wieliczki wschodnia należała do szkoły nr 3, południowa do szkoły nr 2, a północna część Wieliczki, Czernochowice, Bogucice, Śledziewice należały do szkoły nr 1. Także nie było podziału wybierania, że do tej szkoły lepsze chodzą dzieci czy gorsze, tylko wszystkie według rejonu zamieszkania chodziły do tej szkoły. I na zdjęciu tu mam przedstawiony dzień poprzedni szkoły. W czasie przerwy nauczyciele w pokoju nauczycielskim zasiadali. I tu mam przedstawioną Krystynę Lisowską, która popija herbatę, Teresę Lisak, Elę Radzimińską i to jest Jadzia Ochońska. A tu któraś z tyłu odwrócona, to już nie wiem, kto to siedzi. Tu jest klasa na tym zdjęciu 7, 8 C. I Irena Topornicka. Klasy były zamienione na pracownie. Na ścianach znajdowały się portrety różnych osobistości, między osobistości światowych, czy to poeci, czy
olimpijczycy. Tak, a czy pracownie, jak tutaj widzimy, były wyposażone? I tu mamy pracownię. Pracownia na pewno polonistyczna, bo widzę, że tu są portrety na tym znaczone. I tu Irena prowadzi lekcję. Na tym zdjęciu odbywa się klasówka, nastrój grobowy, no i spis jestem ja, moja postać tu jest. Wiecie, to jest lekcja Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody. I dzieci słuchają, tutaj patrzą. Baska jest, Staszka Najdrówna chyba tu jest. Tak. Na lewej ręce. Tu każde widzimy, dziecko miało? Każde dziecko miało emblemat szkoły na lewej ręce, tu widzimy na tym zdjęciu. Uh-huh. Jak nie miało na ręce, to miało to przypięte z przodu, ale na rękach miało ten emblemat. Dobra. Następne a tutaj zdjęcie. Mamy lekcja biologii. Krystyna Lisowska prowadzi. Pani Markowska pracuje w bibliotece szkolnej. Na tym zdjęciu mamy warcaby, jak grają dzieci. Tak, i teraz po kolei. No tu jakieś też zajęcia manualne dzieci. Nie podpowiadać. Marysia Juchimek. Lekcja geometrii odbywa się tutaj. Tak. A nie, to będzie fizyka, przepraszam. Lekcja fizyki, skupianie promieni przechodzących przez soczewkę. Ziołowa tu jest na tym zdjęciu. To jest kuchnia, tak? To jest kuchnia. Tu pani Stańdowa jest na pewno. Ale pani Kotiukowa ma tu być, a nie widzę. Nie, przepraszam, to jest pani Kotiukowa. Pani Kotiukowa, to jest Adamczyk, a to jest Koziołowa. To jest wyposażenie kuchni. Tu jest wnętrze wyposażenie kuchni. Kuchnie są już tutaj. Pani Koziołowa, pani Adamczyk, pracujące w kuchni. Na tym zdjęciu mamy przedstawioną mistrzów powiatu w piłce ręcznej. Pan Prydel, Janusz Cholewa na 100%. Niesłuchowski Michał. Halota. Śnieżek, Krzysiek. Tu jest spotkanie Sport to zdrowie. Tak. A tu mamy Majuszki Urobieńczy. Na tym zdjęciu mam przedstawiony chór szkolny przed występem. Pani Jadzia Szado na pewno prowadziła. I tu jest kolumna sportowa na piątkę z plusem. Tak, jak ma. Tak. W szkole znajdował się gabinet dentystyczny, w którym pracowała pani Budka. Ona po mężu się nie... Budka się nazywała, Hania Budka. A tu mamy Danusię, sekretarkę, przez krótki okres czasu pracującą. Najnowsza prasa rozdawana do czytania. No. 28 października 1974 roku odbył się apel, na którym dyrektor Leśnia ogłasza rozpoczęcie akcji sztandarowej szczepu imienia Zawiszy Czarnego przy zbiorczej szkole gminnej wieżce nazywanej w ten czas. I tu mam przedstawionego dyrektora pełniącego obowiązki. On był zastępcą w ten czas. Ela Radzimińska, Teresa, bo to ekipa harcerska. O Jezus, wiedziałam na niem, to jest ta dziewczynka, znałam ją. Nie pewnie mi dziękuję, to jest. Przed sobą mamy księgę pamiątkową sztandaru szczepu ZHP imienia Zawiszy Czarnego. Z tej okazji, co było otwarcie, założenie sztandaru. Tu jest lilijka harcerska. Można dalej? Marietę miała cały czas nazwę albo szkoły zbiorczej, albo szkoły gminnej, albo szkoły wiodącej. I tu w okresie, kiedy była założona księga pamiątkowa, to były lata gdzieś 1970 chyba.
był rok. Roku. Dobra, czyli jeszcze raz. W roku 1974 szkoła numer 1 miała nazwę Zbiorczej Szkoły Gminnej w Bieliszce. I z tego okresu jest założona księga pamiątkowa Fundacji Sztandaru Szczepu imienia Zawiszy Czarnego. Dobra. Szczepu Związku Harcerstwa Polskiego imienia Zawiszy Czarnego. Tu lilijkę, przepraszam, krzyż harcerski na otoczce. Tak. I tu jest księga, została założona z okazji wręczenia sztandaru szkoły. Maja 1975 roku. Księga już jest założona. Tak. O, mamy gości, którzy byli na tym. To było przy... No. Jak się nazywa na polskich gości honorowych? A tu mamy szczep Zawiszy Czarnego, który był umieszczany na każdym ubraniu każdego harcerza. Dobrze. Zbiorcza Szkoła Gminna w Bieliczce, Związek Harcerstwa Polskiego, szczep Zawiszy Czarnego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieliczce. No. I tu mamy przedstawione na tym zdjęciu harcerzy w czasie wręczania sztandaru. Druhna Bołozowa, to jest Prydel, i Prydel, Leśniak Władysław, Bołoz Teresa, a to jest komendy kupca Tadek Cankiewicz chyba, dokładnie. Drużyny harcerskie, które występowały z popisami, staneczny, też popis tutaj polski. I... To nie na grabówkach? Nie, to na grabówkach jest, no. Tak, to jest grabówek. Tam jak odbywał się alert harcerski. Kopalnia wtedy zrobiła tam taki... Tak, tam był cały zjazd taki. Zebranie młodzieży. To było centrum sportowe na grabówkach. Tak. No tu jest przemarsz, całe Wieliczki. To już było. To samo. Jest przemarsz ulicami Wieliczki. Zespół, ognisko, rozpalanie. Rodzimińskie rozpalało ognisko. Tu drużyny zuchowe maszerują. I w dalszej części widzimy drużyny zuchowe maszerujące. Inne oczywiście nie te same.